Witam Was w omówieniu aktualizacji zawartości z dnia 3 stycznia. A więc w dniu dzisiejszym weszła poprawka do aktualizacji 23.10. I poprawka ta nie była znowu duża, tak jak każda inna poprawka, ale myślę, że można ją ocenić jako jedną z lepszych poprawek. Także zanim przejdziemy do jej omówienia, to musicie wiedzieć, że jest to moje trzecie podejście do tego omówienia. Dwa pierwsze miały straszny szum na odcinku, dlatego muszę robić ten film po raz trzeci. A więc bez zbędnego przedłużania, no i nawet mi teraz już nie ułatwią sprawy, więc niestety będę musiał lecieć bez obrazka. A więc do gry wprowadzona została tarcza strażnik. Gdy dookoła tną miecze i biją młoty, dodatkowa osłona bardzo się przydaje. Tarcza strażnik, którą znajdziecie w skrzyniach zaprzysiężonych, stawia przed wami barierę ochronną, blokującą zadawane przez wrogów obrażenia. Osłonę można ponieść, by używać jej, gdy wasz oddział jest w ruchu, albo rzucić na ziemię, uzyskując stacjonarną, stałą formę ochrony. Bariera nie jest wieczna, więc obserwujcie jej zmieniający się kolor, w którym poznacie, że osłona wkrótce się wyczerpie. A więc po 3 tygodniach oczekiwania w końcu otrzymaliśmy przedmiot, na który wielu graczy bardzo czekało. I tak jak właśnie czytałem ze strony internetowej, przedmiot ten można albo trzymać i wtedy się z nim poruszać, oczywiście nie trochę wolniej niż normalnie, ale zawsze, lub można go rzucić na ziemię i wtedy będzie on, osłoną stacjonarną. Można go znaleźć w skrzyniach zaprzysiężonych. Z opisu wynika, że tylko w tych skrzyniach, aczkolwiek no wiadomo, że może być inaczej, nie wiadomo, trzeba zobaczyć w grze. I dodatkowo ma on swój czas właśnie trwania, który jest symbolizowany tym, że kiedy ten czas zbliża się do końca, to kolor tarczy się zmienia. Jeżeli dobrze to gdzieś widziałem, to zmienia się on na taki, nie wiem, powiedzmy fioletowo-browy albo bordowy. Nie chcę was teraz mylić, ale po prostu normalnie ta tarcza jest niebieska, jak zmienia kolor, to wiadomo, że się kończy. Kolejna nowość to łupy środka sezonu. A więc od dnia dzisiejszego można zacząć odlokowywać pierwszy z 5 stylów dodatkowych do skórek z karnetu bojowego. Pierwszym stylem jest styl do Selen. Wygląda on tak. I przejdziemy sobie teraz do zakładki zadań. I mamy zakładkę na samej górze łupy środka sezonu. Odblokuj stroje, awansując na wyższe poziomy kontroli. A więc mamy cele dodatkowe łupów środka sezonu, które odblokowują nam właśnie te dodatkowe style. I żeby je odblokować, musimy kończyć zadania odpowiedniej postaci. Tak, czyli zadania Selen, zadania Masaya, Doomslayera, Dusty i Nezumi. I poniżej mamy owe zadania. Więc mamy zadania Selen, Masai, Doomslayer, Dusty i Nezumi. Zadania Selen są pierwszymi zadaniami dostępnymi. I mamy tutaj jedno zadanie, które wymaga od nas zdobycia 10 poziomów konta. Za wykonanie tego zadania otrzymamy, za samo zadanie otrzymamy 25 tysięcy expa. A za właśnie za to, że będzie to ukończenie zadania Selen, to z celu dodatkowego dostaniemy oczywiście jej styl. Kolejne style do kolejnych postaci będą blokowywały się w ciągu kolejnych tygodni, kolejnych wtorków. A więc za tydzień we wtorek dostaniemy styl do Masaya, za 2 tygodnie we wtorek do Doomslayera, za 3 tygodnie do Dusty i za 4 tygodnie do Nezumi. I teraz informacja niepotwierdzona, jest to informacja przekazana przez leakerów,
wszystkie te style będą miały te same zadanie, czyli zdobyć 10 poziomów konta. Jednakże, żeby móc robić kolejne style, będziecie musieli zrobić wszystkie poprzednie style. I dodatkowo, żeby móc rozpocząć wykonywanie kolejnego zadania, będziecie musieli zrobić poprzednie. Co to oznacza? Jeżeli teraz, powiedzmy, nie wbiję tych 10 poziomów konta, powiedzmy przez najbliższy tydzień, nie wiem, coś mi się stanie, nie będę grał i wejdę dopiero za tydzień, kiedy już będzie odblokowany Masai. Kiedy zdobędę 10 poziomów konta, odblokuję styl do Selen, ale nie odblokuję stylu do Masaja. Będę musiał wbić kolejne 10 poziomów, żeby dopiero odblokować jego. A więc to oznacza, żeby blokować wszystkie 5 stylów, musicie wbić łącznie 50 poziomów konta osobno. Jeżeli ma to jakikolwiek sens, to co mówię. Po prostu, żeby iść dalej, musicie zrobić wcześniejsze zadanie. Kolejna rzecz, jak już tu jesteśmy, to oczywiście zadania tygodniowe. Są nowe. Zastąpiły one, tak jak mówiłem tydzień temu, poprzednie zadania. Jeżeli ktoś nie zrobił któryś z poprzednich zadań, to już przykro mi. Wincie Epic, nie mnie. I ponownie, tak jak ostatnim razem, macie właśnie tydzień na wykonanie tych zadań. I ponownie wykonanie 3, 6 oraz 9 zadań daje wam dodatkowo 30 tysięcy EXP, a pojedynczego zadania 16 tysięcy EXP. Te zadania są w tym tygodniu proste. Mam nawet wrażenie, że prostsze niż te z poprzedniego tygodnia. Ponieważ pierwsze zadanie wymaga od nas aktywowania rozszerzenia w jednym meczu. Więc rozszerzenia są to te ulepszenia. Czyli po prostu musimy przetrwać na tyle długo, żeby móc odblokować wszystkie 4 rozszerzenia w jednym meczu. Bo właśnie tyle można w jednym meczu odblokować. 4 rozszerzenia. Czyli musicie spróbować po prostu przeżyć jak najdłużej i aktywować wszystkie 4 ulepszenia, rozszerzenia. Kolejne zadanie. Zadaj przeciwnikom obrażenia z łuków. Jest to dosyć proste zadanie, aczkolwiek wiadomo, łuki nie są prostą bronią do użytku, tak, ze względu na to, że musicie po prostu wyczuć ten pocisk, jak on leci. Jednakże, moja rada to jest spróbować zrobić to zadanie na walonych graczach. Ci gracze ruszają się wolniej i jest ich po prostu łatwiej trafić. Tym bardziej w głowę, gdzie zadacie więcej obrażeń. Co oznacza, że najłatwiej jest to zadanie robić właśnie w trybach pary, trójki lub oddziału. Tak, taka jest moja rada. Sprintuj bez przerwy przez 100 metrów, będąc pod wpływem klepu. To jest bardzo proste zadanie. Klep to jest... to jest tak jakby te nowe... znane w tym sezonie... napój. Który sprawia, że po prostu przez ileś... tam czasu... przez ileś czasu macie nieskończoną energię, czyli możecie nieskończoność sprintować. Więc wystarczy, że albo wypijecie ten sok, jeżeli uda wam się go znaleźć, albo zniszczycie beczkę, która oklapie was tym klepem, lub zjecie klepojagodę. Zjadacie klepojagodę, ochlapujecie się klepem z beczki lub wypijacie kleposok i potem po prostu sprintujecie cały czas, aż to zadanie się zrobi. I to jest właśnie bardzo ważne, sprintuj bez przerwy. Czyli nie możecie tego przerwać, czyli musicie biec cały czas. Dlatego najlepiej jest to zrobić z wykorzystaniem kleposoku, gdyż kleposok ma najdłuższy czas trwania. Klepojagody mają krótki czas trwania, prawdopodobnie najkrótszy, a kleposok ma najdłuższy. Jednakże jest go moim zdaniem najciężej znaleźć. No ale... ale tak jest najlepiej.
trafiaj czysto graczy z karabinu Excalibur. Ponownie, tak samo jak w przypadku tego zadania z łukami, polecam wam wykonać to zadanie w trybach oddziałowych. Oddziały, trójki lub pary. Ponieważ trafiaj czysto graczy z karabinu Excalibur. Nie jestem pewien, nie jestem tego dokładnie pewien, nie. Jeżeli się mylę, to nie mincie mnie, bo ja mówię to, co myślę, że mi się wydaje, że jest prawdziwe. Wydaje mi się, że chodzi tutaj po prostu o to, że musicie trafić gracza pierwszym strzałem, po prostu strzałem, a nie wybuchem tego miecza. Czyli musicie trafić go w momencie wystrzału, a nie, że musicie trafić byle gdzie i musicie sprawić, żeby wybuch go zranił. Musicie trafić jego. Więc ponownie najłatwiej będzie to właśnie zrobić na tamtym graczu, który leży. Bo tak wiem, porusza się wolno. Jest łatwiejszym celem. Zablokuj strzały trzymając tarczę strażną. Tarcza strażnik to oczywiście nowy przedmiot. Więc musicie ją po prostu znaleźć, tak? Musicie ją wypaść ze skrzyni. No i... No, jakby zadanie mówi same za siebie. Zablokuj strzały, czyli po prostu musicie ją trzymać i blokować. Zadanie jest etapowe, więc jedynym problemem tego zadania jest to, że każdy kolejny etap będzie wymagał więcej zablokowanych strzałów, czyli grind. Możecie stracić dużo czasu na tym zadaniu oraz na zadaniu kolejnym, które również jest zadaniem etapowym. Szukaj pojemniki będąc pod wpływem klepu. Ponownie, wypijacie sok, ochlapujecie się rozwalając beczkę z klepem lub zjadacie klep po jagodę, a potem otwieracie pojemniki. To jest bardzo ważne. Tutaj pisze, przeszukaj pojemniki. Czyli nie skrzynki, nie lodówki, nie skrzynki z jedzeniem, nie lodówki turystyczne, tylko pojemniki z amunicją. Są ich, wiadomo, trzy rodzaje. Są zwykłe, ulepszone oraz czerwone skrzynki. I te wszystkie trzy skrzynki do tego się będą na pewno zaliczyć. No ale to zadanie może być okazać się najtrudniejsze z tych wszystkich. No bo wiadomo, że skrzynki, pojemniki nie pojawiają się zawsze. Mają jakąś szansę pojawienia się w danym miejscu. Czyli po prostu musicie liczyć na łuż szczęścia, że uda wam się to znaleźć. No i musicie mieć przy sobie jakikolwiek środek dający wam chleb. Musicie być pod wpływem klepu. I na sam koniec zadania odkrycia, czyli zdobądź punkty doświadczenia w przygodach twórców 50. Na pewno wszyscy wiedzą, o co chodzi. Chodzi tutaj oczywiście o mapy trybu kreatywnego. Tak? Jednakże bardzo ważne jest, żeby te mapy miały ten oto znaczek. Znaczek XP. Jeżeli nie mają tego znaczka, to oznacza, że ta mapa nie będzie wam dawała exp. Jeżeli nie ma, to będziecie tego expa dostawać. I jeżeli mogę ja wam polecić jakąś mapę, to jest mapa, na której ja to właśnie zadanie zawsze wykonuję. I to jest ta mapa. O. The Parkour Defran 200+. Tutaj macie kod wyspy, go spiszcie, tak? Wpisujecie go tutaj, kod wyspy, wpisujecie, klikacie Enter, wyskakuje wam mapa. Ja, tak jak mówiłem, te właśnie zadanie wykonuję zawsze na tej mapie, bo jest to po prostu dla mnie najlepsze, najszybsze, tak? Widzicie, po prostu musicie pokonywać kolejne przeszkody i za każdą taką zebraną monetę zyskujecie właśnie expo. Potrzebujecie go 50 tysięcy, a jeżeli nie graliście dawno na żadnej mapie kreatywnej przez dłuższy czas, to na początku tego expo będziecie dostawać dużo, więc zrobicie to zadanie bardzo szybko. Nawet jeżeli będziecie dostawać go mniej, to no jest to 200 poziomów. Więc prędzej, więc wystarczy naprawdę jedne podejście i te 50 tysięcy zrobicie. A mapa nie jest wcale jakaś bardzo trudna.
Więc jeżeli właśnie nie macie mapy, chcecie zrobić to zadanie, bo jest one bardzo proste i również one się zalicza do celów dodatkowych, to właśnie polecam wam tą mapę. Więc jeszcze raz pokażę wam tutaj kod wyspy. Wypiszcie go sobie. I przechodzimy do kolejnej informacji, czyli z dniem dzisiejszym, 3 stycznia, tak jak Epic to zapowiadał pierwotnie, zakończyło się ostatecznie wydarzenie zimowe. Jak widzicie, nie ma już ikonki śnieżynki, czyli nie można już wejść do chaty, do przytulnej chaty. Lobby również powróciło do tego właśnie ze startu sezonu, rozdziału. I dodatkowo ze sklepu nie można już odebrać pakietu tego mikołajowego, tego darmowego pakietu. Widzicie, nie ma. Nadal są jeszcze te 2 świąteczne oraz te 3, ale tego darmowego już nie ma. Czy kiedyś powróci? Raczej nie. Raczej bym na to nie liczył. Może powrócić, ale nawet jeżeli powróci, to prawdopodobnie powróci już normalnie do sklepu, będzie dostępny dla wszystkich i trzeba będzie już po prostu zapłacić. Więc słabo. I co jeszcze? Tak. Nadal nie wiadomo, czy do gry powróciła możliwość przeskakiwania przez małe struktury. Wiecie, płotki, jakieś te zedytowane ściany na jeden poziom, czy też auta, ponieważ jeżeli nie wiecie, jakoś chyba tak się zaczął event zimowy. Z jakiegoś powodu, z jakiegoś błędu, przez jakiś błąd ta zdolność została wyłączona. Do dzisiaj nie powróciła i na moment nagrywania przeze mnie tego odcinka nadal nie ma informacji, żeby to powróciło. Tak samo nie ma informacji, kiedy i czy w ogóle do gry powróci uderzenie tego, ponieważ skórki z My Hero Academia już jakiś czas temu zniknęły ze sklepu. Co może sugerować, że współpraca została zakończona? Co może sugerować, że uderzenie deku już nie powróci? A jak dobrze pamiętamy, mieliśmy je tylko przez 3, co najwyżej 4 dni. A później zostało wyłączone również z powodu błędu. I tak jak mówię, nie wiadomo, czy Epic postanowi je przywrócić w zamian za to, że zostało przedwcześnie wyłączone, czy też oleje sprawę i po prostu już go nie doda. Nie wiemy tego, trzeba będzie na to poczekać. Aż Epic się wypowie. I na sam koniec potwierdzenie przeze mnie informacji z poprzedniego odcinka. Żeby odblokować ostatnią nagrodę w karnecie, musicie odebrać wszystkie pozostałe. Odbierz pozostałe nagrody karnetu bojowego. Czyli nie ma już możliwości, żeby odblokować to wcześniej. Tak, tak, ja na przykład myślałem, że wiecie, mam poziom 95. Te 3 ostatnie nagrody odblokowywały się na poziomie 94. I myślałem, że odblokowując poziom 94, to wystarczy, żeby odblokować wszystko. Ale niestety muszę wbić poziom setny, żeby móc odblokować jego. Bo żeby odblokować jego, muszę odblokować pozostałe, w moim przypadku, 3 nagrody, czyli te 3. I dopiero potem będę mógł odblokować tą nagrodę. I tym samym przejść do nagród dodatkowych. Jest to moim zdaniem słaba decyzja, nie podoba mi się. O tyle, jak dla mnie nie było problemem to, że na przykład mogłem sobie odblokować
finalną skórkę już na przykład, tak jak w poprzednim rozdziale, 10 poziomów wcześniej. Nie był to dla mnie żaden problem. No ale dla Epika, jak widać. A więc... teraz to już na pewno wszystko. Mam nadzieję, że nie będę musiał tego nagrywać po raz czwarty. Ja wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, jeśli jeszcze tego nie robicie, żeby być na bieżąco z moimi następnymi materiałami. I widzimy się w kolejnych materiałach. Ja masło myślałem. Na razie.